Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pick and Roll. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tegorocznym off-season, które możemy śmiało powiedzieć było najgorętszym latem w historii całej NBA. Jeżeli w jednym momencie na rynek wolnych agentów wchodzą tacy zawodnicy jak Kevin Durant, Kawhi Leonard, Al Horford, Jimmy Butler, a wymieniani zostają Paul George czy Russell Westbrook, no w tym momencie musimy mówić o naprawdę historycznym wydarzeniu. A dzisiaj o tym porozmawiamy z Piotrkiem. I Piotrek, powiedz mi od razu, kto według Ciebie jest zwycięzcą tegorocznego off-season? Na pewno w tegorocznym off-season Los Angeles Clippers wykonali najmocniejsze ruchy i najbardziej się wzmocnili przez pozyskanie Kawhiego Leonarda i Paula George'a, bo już wcześniej to była, można śmiało powiedzieć, że to była dosyć solidna drużyna. Znaczy wiadomo, wchodzili do tych playoffs, ale tam za dużo nie ugrywali. Teraz jak doszły tam te dwóch naprawdę solidnych all-starów, takich no... Na pewno tych dwóch zawodników to jest top 10, top 15 ligi, można się o to pokusić. Myślę, że w czwórce najlepszych drużyn NBA aktualnie są Los Angeles Clippers. To jeżeli Clippersi są w czwórce, to kogo upatrujesz przed nimi? No bo tutaj... Przed nimi to niekoniecznie. W sumie ciężko jest mi ocenić, tak, kto jest przed nimi, kto jest przed kim, kto jest za kim, ale taką... Na pewno pewniakami dla mnie są, że daleko zajdą te drużyny. Na pewno to są właśnie Los Angeles Clippers. Myślę, że Bucks dojdą daleko. Kogo ja bym tu jeszcze typował? Philadelphia 76ers może? O nich się mało mówi, ale... No nie wiem, jakoś nie jestem przekonany do końca. Ale na pewno spadną Warriors już ze stołka totalnie, bo już tam nie ma kto grać za bardzo. Znaczy nie ma kto grać, no dalej mają Curry'ego, prawda, i Thompsona. Tak, no ale Thompson cały sezon będzie musiał prawdopodobnie opuścić z powodu kontuzji, więc tak naprawdę zostanie sam Stephen Curry, który pokazał na przełomie tych playoffów, że jednak samodzielnie nie jest w stanie doprowadzić zespołu do najwyższych sukcesów w lidze. No nie wiem, powiem Ci szczerze, że to różnie z tym człowiekiem bywa, on tam może się odpalić naprawdę. Ale jeszcze co do Golden State, to ciekawa sytuacja trochę się teraz wywiązała, tym bardziej przez przez wolną agenturę, bo podpisali Russella na 4 lata i teraz mają trochę są przypakowani na gardach przez to, że mają Thompsona, mają Curry'ego i mają Russella i ciekawe, który z nich po tym roku, bo ten zakładamy, że Thompson opuści, który z nich po tym roku powędruje na ławkę i o ile w ogóle powędruje, może będą tradeować. Ciekawa sprawa tam będzie. No z tego co wiemy dotychczas, to Golden State nie ściągnęli D'Angelo Russella, żeby nim tradeować, ale no tak jak mówisz, jest tam przepych na pozycji rozgrywającego i rzucającego obrońcy, no więc zobaczymy co pokaże przyszły sezon, bo w tym wydaje mi się, że D'Angelo Russell jest takim zabezpieczeniem dla Golden, żeby jednak cały czas podtrzymać tą dynastię, a przynajmniej żeby spróbować, żeby zrobić wszystkie możliwe ruchy, żeby tak się stało. Znaczy podtrzymać dynastię. Tutaj ja myślę, że play-offy... Znaczy no wejdą do play-offów, ale wątpię, żeby tam coś więcej ugrali mocno, szczerze mówiąc. Także jeśli to jest podtrzymanie dynastii, no to się uda, no powiedzmy. A w ogóle w całej lidze nastąpił nowy trend, bo powoli odchodzimy od tego modelu super teamów i wracamy, można powiedzieć, do lat 90., gdy o sile zespołu decydowało o dwóch all-starów. I tak jak spojrzymy teraz, czy Brooklyn Nets, Kyrie Irving, Kevin Durant, Los Angeles Lakers, Anthony Davis, LeBron James, Houston Rockets chociażby. I tutaj też jest bardzo wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia. James Harden i Russell Westbrook. I chyba to można powiedzieć, że jest najciekawszy duet, a przynajmniej duet, o którym można najwięcej rozmawiać. No z tego co wiadomo, to chłopaki się dobrze znają, jeszcze z czasów Oklahomy, kiedy Harden był tam Sixmanem, ale czy będzie im dobrze grać ze sobą w tym samym czasie na boisku, kiedy są takimi, no można powiedzieć, że są ballhogami oboje, nie? Ciężko tam jest z dzieleniem się piłką, lubią oboje mieć tą piłkę w rękach i mało co robią bez niej, w takim sensie, że no to są typowi skorerzy po prostu. Mike Diaz powiedział w wywiadzie, że on nie zamierza zmieniać stylu zespołu, ale patrząc na to, że dodali do rotacji Russell Westbrooka w zamian za Chrisa Paula, ciężko jest się z tym zgodzić, no bo jednak Russell Westbrook bez piłki, no tego chyba jeszcze nie widzieliśmy. Nawet w czasach, kiedy w Oklahomie był Kevin Durant, to jednak Russell Westbrook miał tą piłkę przez większość spotkania. Kevin Durant był tym jakby zawodnikiem wykańczającym, tym liderem drużyny. No, jestem ciekaw, jak się rozwinie teraz sytuacja w Houston. To znaczy jeszcze tak, na pewno, tak jak mówiłeś, Westbrook nie będzie takim Chrisem Paulem, bo on po prostu nie potrafi tak grać. To jest gość, który wchodzi pod kosz i zawsze chce mieć piłkę w ostatniej akcji i myślę, że przez to może być trochę kwasów w szatni Rockets, czego nie życzę oczywiście, ale myślę, że może tak się stać. Ale z drugiej strony mieliśmy Jamesa Hardena i Chrisa Paula, czyli dwóch zawodników potrafiących rzucać za trzy. Wiemy, że z Westbrookiem jest o wiele gorzej, bo on nie potrafi rzucać za łuk. I tutaj może być coś ciekawego, no bo jednak będzie ten James Harden, który będzie straszył rzutem i będzie Westbrook, który będzie mógł penetrować pod kosz i będzie miał na pewno więcej miejsca, no bo jednak przez wszystkie lata, kiedy występował w Oklahomie, nie miał wokół siebie tylu strzelców, ilu będzie miał w Houston Rockets. A to jednocześnie sprawia, że obrońcy będą musieli wychodzić na łuk i będą musieli kryć tych skorerów Houston. Więc tutaj pojawi się też miejsce dla Westbrooka. Nowe możliwości. No w zasadzie może to tak wyjść, tylko też inna sprawa, najbardziej chodzi mi o to dzielenie się piłką. Nie wiem, jak to będzie wyglądać. Ciężko to jest na ten moment ocenić, no bardzo ciężko. No na pewno warto będzie śledzić poczynanie Houston Rockets w tym sezonie, ale właśnie dużo mówi się o zachodzie, ale spójrzmy na wschód, bo tam też miały miejsce ciekawe ruchy. Wzmocniła się na pewno Indiana Pacers, wzmocnili się 76ers, Bucks utrzymali swój mocny skład, Boston Celtics ściągnęli nowego rozgrywającego, Kemba Walkera. I kto na wschodzie najbardziej zyskał w trakcie tego lata? A to ciężkie pytanie akurat. Powiedziałbym, że wierzę, że właśnie Walker się odpali. Jak już uciekł w końcu, na szczęście, dzięki Bogu, że uciekł z tego Charlotte i nie marnuje swojego prime'u. Uciekł do Boston i myślę, że tam może być budowane coś ciekawego. Bo to naprawdę, myślę, że to jest bardzo obiecujący point guard. No bo jest tam Kemba Walker, będzie otoczony Gordonem Haywardem, Jaysonem Tatumem i Jaylenem Brownem, więc bardzo młodymi zawodnikami. Pod koszem pojawił się Enes Kanter. No tutaj wiemy, że ostatnie play-offy w wykonaniu Kantera były dobre, ale jednak moim zdaniem przynajmniej nie jest to topowy center w tej lidze i właśnie tutaj pod koszem może być największa luka w zespole Celtics. No tak, to znaczy to nie jest jeszcze win now, że tak powiem. To oni nie są zbudowani na teraz, że tak powiem. Jeszcze tam potrzeba, myślę, że rok, dwa i myślę, że coś z tego może wyjść. Tylko też inna sprawa, że trzeba utrzymać wszystkich tych młodych w drużynie, bo tam mają taki core, że to jest po prostu niesamowita sprawa właśnie z tym Brownem, z Tatumem. To będą naprawdę topowi zawodnicy. Niedługo, tak mi się wydaje. Właśnie, jeżeli już powiedziałeś o młodych zawodnikach, to przejdźmy do zespołu, który w tym roku nie poczynił wielkich zmian, ale który na pewno będzie w procesie rozwoju. I chciałbym tutaj mówić o Sacramento Kings. Mają Buddy'ego Hilda, Darona Foxa, Marvina Bagleya. To są na pewno trzej obiecujący zawodnicy. I czy na tym przepakowanym zachodzie Kings mają szansę wejść w tym roku do playoffów? No, szanse myślę, że mają. Ale jak to wyjdzie w praniu, no ciężko to jest ocenić na ten moment, bo było takie ogromne przetasowanie w tej lidze, że mi osobiście jest ciężko w ogóle ocenić jakby próg wejścia do playoffów, w jakim miejscu będzie, ile będzie jakby wygranych meczów. Na pewno 70 nikt nie ustrzeli, jeśli chodzi o wygrane spotkania. Tam myślę, że około 60-50, tak jak wcześniej rozmawialiśmy. Tak, no moim zdaniem górna granica tutaj najlepszej drużyny w NBA w tym sezonie będzie oscylować w granicach 60 zwycięstw, no bo liga jest jednak tak wyrównana, że myślę, że nikt, żaden z zespołów nie będzie w stanie jej zdominować, bo tak jak patrzymy na wschód czy na zachód, tak naprawdę w chwili obecnej każdy jest w stanie wygrać z każdym. No oczywiście nie mówimy tutaj o Cleveland Cavaliers czy Phoenix Suns, no bo to są zespoły jednak poziom niżej, na chwilę obecną przynajmniej. Ale myślę, że jeżeli mówimy o pozostałych ekipach, tutaj każde spotkanie w tym sezonie będzie naprawdę ciekawe. Phoenix Suns już dawno nie byli poziom wyżej, tak swoją drogą. Zgodzę. Ale jeszcze wracając do Kings na chwilę. to tam się zrobiła też trochę taka dziura na centrze, bo Colliego Steina podpisali Golden State, tak? Dobrze mówię? Tak, tak, dokładnie. I tam teraz na centrze prawdopodobnie będzie startować Dwayne Dedmon. I to nie będzie zawodnik, który im tam dał dużo pod tym koszem. Myślę, że to jest taka średnia półka, znaczy w sumie nawet dół tej średniej półki, jeśli chodzi o centra. Tam mają dosyć sporą dziurę. Tylko z drugiej strony też mają na forwardach Bagleya, tam jest Harry'ego Gilesa, tam trochę jest tych tam forwardów, tylko że na centrze naprawdę luz. Duży luz. I z kolejnymi ruchami prawdopodobnie będziemy musieli poczekać do 15 grudnia, kiedy to zawodnicy podpisani w tegorocznym off-season będą mogli ponownie zmieniać kluby. A jeżeli mówimy o terminie 15 grudnia, to najbardziej przychodzi nam na myśl Oklahoma City Thunder. I teraz chciałbym chwilę o nich porozmawiać, bo wymienili Russella Westbrooka na Chrisa Paula, dostali jeszcze w zamian 2 pierwszorundowe piki, ale nie udało im się Chrisa Paula wymienić do kolejnego zespołu, a takie były pierwotne plany. Czy myślisz, że właśnie po tym terminie, po 15 grudnia Oklahoma będzie mogła w jakiejś ciekawej wymianie pozbyć się Chrisa Paula i czy to w ogóle jest kontrakt, który ktokolwiek w lidze chciałby przyjąć? Myślę, że to jest kontrakt, który ktoś by chciał przyjąć, zaczynając od końca, ale będzie chciał ten ktoś go wziąć na pewno z pikami. I teraz pytanie, czy nie lepiej będzie się pomęczyć te 3 lata, tak? To są 3 lata. Tak, 3 lata. Z tym ogromnym kontraktem ponad 100 milionów i mieć te piki na przyszłość, bo i tak to praktycznie teraz niepotrzebny nam jest ten cap space, tak w zasadzie. Czy on jest teraz nam potrzebny? No niekoniecznie, jeśli chodzi o Oklahoma. Mhm. I jeszcze inna sprawa jest taka, że Chris Paul może być dobrym takim mentorem dla tych młodych point guardów, których tam mamy aktualnie, jeśli chodzi o Shai'a i w ogóle. Szczególnie właśnie Shai Gilgeous-Alexander może się chyba najwięcej nauczyć od Chrisa Paula, bo według tego, co widzimy, co obecnie dzieje się w Thunder, to właśnie Shai jest przyszłą gwiazdą tej drużyny, a przynajmniej zawodnikiem, wokół którego wydaje się na chwilę obecną sam Presti będzie chciał przebudowywać zespół. No na to wygląda i właśnie a propos jeszcze tego wymiany w grudniu, to nie wydaje mi się, żeby coś takiego miało nastąpić, bo jeśli wyjdzie Chris Paul w trykocie Oklahomy w ten sezon, to myślę, że co najwyżej następny off-season, wtedy go będą tradeować. Tak mi się wydaje. Właśnie, a jeżeli tak patrzymy na obecny roster Thunder, to naprawdę nie wydaje mi się, żeby to był zespół idealny do tankowania. Bo jest w zespole Chris Paul, Steven Adams, Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari. To jest naprawdę 4 zawodników, którzy już w NBA zdążyli się pokazać z naprawdę dobrej strony. I jeżeli Thunder myślą o tankowaniu, no to chyba nie jest to najlepszy roster. No absolutnie nie. Jeszcze tam naprawdę tak samo jeszcze młodzi są w tej drużynie, którzy myślę, że będą się teraz rozwijać dosyć prężnie, bo jest miejsce zrobione przez George'a i Westbrooka, także myślę, że rotacje będą w ogóle bardziej dogodne, jeśli chodzi o młodych. Ciekawe, jak się rozwinie Bazli. To jest zagadka wielka tego draftu, bo to mało co wiadomo o tym człowieku. Teraz mówię o pierwszorundowym piku Oklahomy. No zobaczymy, co to z tego wyjdzie, ale myślę, że że to nie jest dobra drużyna do tankowania. No i w końcu sam Presti będzie mógł się wykazać swoimi zdolnościami w szkoleniu zespołów uniwersyteckich, bo jak dobrze wiemy, właśnie Donovan nie są Presti, no właśnie. Donovan wywodzi się z parkietów uniwersyteckich i tam naprawdę pokazał, że jest w stanie dobrze szkolić swoje zespoły. No a patrząc na to, że w Oklahomie teraz będzie naprawdę kilku młodych zawodników, myślę, że będzie mógł pokazać swoje umiejętności, bo jak przez kilka lat mogliśmy obserwować, jeżeli chodzi o szkolenie All-Starów, zawodników doświadczonych, no to nie wychodzi mu to najlepiej. No nie wychodzi. Czy to jest w ogóle dobry trener dla jakiejkolwiek drużyny, który nie trafia do All-Starów, to jest inna sprawa. To myślę, że będzie mu ciężko nawet z tymi młodziakami, bo to nie jest według mnie materiał na head coacha NBA. Tak mi się wydaje. No ten sezon naprawdę zapowiada się bardzo obiecująco, bo tak jak już rozmawialiśmy, nie ma w tej lidze obecnie faworytów. Każdy może wygrać z każdym i ja osobiście czekam na ten nadchodzący sezon chyba najbardziej od lat, bo Ostatnie kilka sezonów to była cały czas dominacja Golden State. Przed każdym sezonem mówiło się Golden State, Golden State, Golden State. Ostatnie 5 finałów NBA wyglądało tak samo i już ten zeszłoroczny, to znaczy tegoroczny, dał nam zwiastun czegoś nowego, czegoś, czego w NBA jeszcze nie było. No i mam nadzieję, że tak będzie właśnie w tym sezonie, że do końca będziemy się emocjonować, że czekają nas kolejne mega playoffy i naprawdę już nie mogę się doczekać. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego materiału. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, wciśnijcie czerwony przycisk z napisem subskrybuj, by być na bieżąco z najnowszymi materiałami na naszym kanale. Tymczasem do zobaczenia!